Więc dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Miller. Z wykształcenia jestem psychologiem. Obecnie jeszcze się doskonale rozwijam w Szkole Psychoterapii Crescentia w Warszawie. Jest to taka szkoła adresowana do psychologów, gdzie my przez 4 lata uczymy się tego, jak pracować z osobami, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Jeżeli chodzi o obszar mojej pracy zawodowej, to ja głównie zajmuję się nastolatkami oraz dziećmi. Bardzo rzadko zdarza się, że pracuję z osobami dorosłymi i wspieram tych nastolatków w przezwyciężaniu ich kryzysów, problemów właśnie ze zdrowiem psychicznym. Głównie zajmuję się tematyką depresji, obniżonego nastroju. W ostatnim także czasie także zaburzenia lękowe z wykorzystaniem protokołów poznawczo-behawioralnych. Także pracuję z osobami, które mają za sobą doświadczenia wynikające z dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. I dzisiaj jestem tutaj po to, żeby zaprosić Państwa na pierwsze takie webinarium, pierwsze z 3, bo są jeszcze planowane 2 kolejne. I to webinarium będzie poświęcone komunikacji na linii rodzic-nastolatek w odniesieniu do potrzeb emocjonalnych oraz rozwojowych nastolatków. Celem tak naprawdę tego webinarium jest przede wszystkim to, żeby zwiększyć Państwa świadomość na temat problemów, z którymi zmagają się dzieci i nastolatkowie w okresie dojrzewania. Chciałbym jakby tutaj zaznaczyć, że będę Państwu opowiadał o takich kwestiach dotyczących też rozwoju tego okresu związanego z dojrzewaniem, po co on tak naprawdę jest, jaką pełni funkcję w życiu takiego nastolatka. I także celem jest to, żeby Państwu przekazać informacje na temat tego, w jaki sposób z takim nastolatkiem pracować, w jaki sposób pewne rzeczy tłumaczyć, komunikować. Na niektórych etapach tej prezentacji będę odwoływał się do swoich osobistych doświadczeń po to, żeby jakby uatrakcyjnić tą formę. Czas przewidziany na to webinarium to są 2 godziny zegarowe, czyli tak jak teraz zaczniemy, proszę tylko o wyciszenie mikrofonu, bo słyszę swój głos w słuchawkach. 2 godziny, czyli ta pierwsza część będzie poświęcona właśnie takiej formie bardziej wykładowej, a później do godziny 20 ja będę do Państwa dyspozycji. Jeżeli będą jakieś pytania, wątpliwości, no to wtedy zachęcam do wypowiadania się. Jeżeli w trakcie webinarium nasunie się Państwu jakieś pytanie, to proszę je zapisywać na czacie i wtedy ja na koniec przejrzę ten czat i postaram się odpowiedzieć na te pytania czy wątpliwości, które się pojawią w trakcie naszego spotkania. Ale żeby już nie przedłużać, zacznijmy nasze spotkanie. Zachęcam do tego, żebyście się Państwo przysłuchiwali. Najpierw chciałem zwrócić uwagę na takie psychologiczne aspekty związane z okresem dojrzewania. I to będzie taka pierwsza część, którą chciałbym Państwu zaprezentować. Przede wszystkim zobaczcie Państwo, że o tym okresie adolescencji, czyli takim okresie pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, mówimy tak naprawdę w 3 fazach. Ja o tych faz nie będę się na nich skupiał, tylko chciałem, żebyście Państwo zobaczyli, że głównie dzisiaj będziemy się skupiać na tej fazie właściwego dojrzewania, która zaczyna się tak naprawdę między 10, 11 rokiem życia i trwa tak mniej więcej do 15, 16 roku życia. To jest ten okres, którym się będziemy dzisiaj szczególnie zajmować, ponieważ w tym okresie, zwanym też okresem buntu młodzieńczego, często dochodzi do bardzo istotnych zmian, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i też w sferze poznawczej, czyli w sferze myślenia tych osób. I o tych zmianach chciałem Państwu na początek powiedzieć, żeby też Państwa troszeczkę uczulić i jakby może zasugerować, w jaki sposób w odniesieniu do tych faz też postępować z nastolatkiem, dzieckiem.
Zajmijmy się na początek jednak tym, co się dzieje w mózgu takiego nastolatka, czyli osoby, która jest tak między 11 a 15 rokiem życia. Otóż musicie Państwo uświadomić sobie coś takiego, że generalnie mózg nastolatka nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Przede wszystkim dotyczy to takiego obszaru w mózgu, dokładniej to jest lewa przednia część płata czołowego, i ona odpowiada za coś takiego, że hamuje, czy też bardziej kontroluje pewne emocje. Ta część mózgu u nastolatków nie jest jeszcze w pełni rozwinięta, przez co może się pojawić tak, że w sferze emocjonalnej będzie dość duża zmienność w zakresie nastrojów, mogą się pojawić takie wahania nastroju, zachowania, które są nieadekwatne do sytuacji, do okoliczności. Jest to głównie związane z tym, że rozwojowo też jakby mózg osoby, która ma tam 11 czy 15 lat, nie potrafi w pełni kontrolować pewnych stanów emocjonalnych, które ta osoba doświadcza w swoim życiu. Oczywiście ten układ, który odpowiada za reakcje emocjonalne, czyli układ limbiczny, a dokładniej mówiąc ciało migdałowate, jest już u takiej osoby w pełni rozwinięty, tylko jakby ten obszar jest często kontrolowany przez sferę poznawczą, czyli sferę naszego myślenia. Jednak w tym etapie rozwojowym jeszcze można powiedzieć, że nastolatek nie jest w stanie w pełni, tak jak osoba dorosła, na tym poziomie poznawczym skontrolować pewnych reakcji emocjonalnych. I to oczywiście przekłada się przede wszystkim na to, że taki mózg i sposób funkcjonowania tego mózgu nastolatka zasadniczo różni się od funkcjonowania mózgu osoby dorosłej. Proszę tylko o wyciszenie mikrofonów, bo słyszę jakieś hałasy, one będą przeszkadzały. I jakby wtedy, kiedy ten mózg nastolatka nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, naturalnym takim rozwojowym procesem jest to, że osoby w tym wieku wchodzą w zachowania ryzykowne, czasem nawet niebezpieczne, łamią pewne normy i zasady współżycia społecznego. Często ich zachowania są takie nieprzewidywalne, oni też nie są w stanie jeszcze w pełni przewidywać konsekwencji własnych działań. Przez to często działają w sposób impulsywny, czyli pod wpływem emocji, silnych wzburzeń. Mogą się pojawić wtedy przede wszystkim takie reakcje emocjonalne nieadekwatne do sytuacji, nacechowane na przykład wybuchem gniewu, czy złości, czy jakiejś takiej drażliwości. Zauważcie też Państwo, że w tym okresie wieku, w tym okresie rozwojowym zachodzą też w mózgu nastolatka pewne procesy biologiczne. Jednym z takich procesów, który zachodzi, jest odpowiedzialny za jakby te reagowanie takie nazbyt emocjonalne w pewnych sytuacjach, jest mielinizacja komórek. Czyli można porównać mózg nastolatka do takiej sytuacji, proszę, żebyście Państwo sobie to wyobrazili, że idziecie Państwo w okresie Bożego Narodzenia na strych swojego domu i tam znajdujecie stare świeczki, lampki choinkowe, które chcielibyście założyć na choinkę świąteczną. Zakładacie te świeczki, ale zauważacie Państwo, że w niektórych miejscach kable, które jakby są ze sobą połączone, ale nie mają jakby żadnej izolacji, przez co czasem może się zdarzyć tak, że w momencie, kiedy wepniecie Państwo do kontaktu te lampki choinkowe, to nastąpi zwarcie, wybuch, w wyniku czego nawet cała choinka może spłonąć. Czyli można powiedzieć, że dopiero na tym etapie kształtuje się jakby ta izolacja, można powiedzieć, jeżeli chodzi o przekaz pewnych komórek odpowiedzialnych za poznawczą kontrolę reakcji emocjonalnych, przez co mózg nastolatka można porównać do takiej sytuacji, gdzie są lampki choinkowe, gdzie kable są złączone, ale nie są zaizolowane. I czasami może się zdarzyć tak, że nastąpi spięcie, a nawet wybuch, czyli pożar związany z taką nadmiarową reakcją emocjonalną, która może być nieadekwatna do sytuacji i tego, co się wydarzyło.
warto na to zwrócić uwagę, ponieważ też oprócz tego, że następują jakby te zmiany w sferze poznawczej i emocjonalnej, to też jakby w tym okresie przede wszystkim buzują hormony. Jest burza hormonów. Zobaczcie Państwo, u chłopców testosteron jest wydzielany nawet w 18-krotnie większych ilościach niż u osoby dorosłej. U dziewczyn ten hormon też, który ma duży wpływ na nastrój, na zachowanie, na funkcjonowanie, czyli estrogen, jest wydzielany w 8-krotnie większych ilościach. W związku z tym może być tak, że to funkcjonowanie w tej sferze emocjonalnej, w sferze zachowania może być niestabilne, zmienne, może cechować się taką tendencją do wchodzenia na ścieżkę zachowań ryzykownych czy niebezpiecznych. Bardzo często też jest tak, że nastolatkowie z uwagi na zmiany fizjologiczne, zmiany dotyczące ich ciała, czują się trochę obco w swoim ciele, często jakby też porównują swój wygląd z wyglądem na przykład idoli z internetu, co może doprowadzać do tego, że ich poczucie własnej wartości i taka ogólna samoocena zostaje zachwiana. Często jest tak, że te zmiany w zakresie fizjologii ciała są takie skokowe, czyli można powiedzieć, że na przykład u jednej dziewczyny piersi już są wykształcone, tak? U drugiej na przykład jeszcze nie. U jednego chłopaka bardziej jest rozbudowana klatka piersiowa, u drugiego jeszcze nie, co może być, może powodować no takie co najmniej złe samopoczucie czy taki dyskomfort psychiczny związany z tym okresem, jeżeli chodzi o zmiany fizjologiczne. W związku z tym to normalne, że nastolatek będzie wchodził w różne zachowania konfliktowe. Te konflikty często dotyczą relacji rodzinnych. Można powiedzieć, że dla nastolatka w okresie dojrzewania bunt przeciwko zasadom i normom jest czymś absolutnie normalnym, jest czymś potrzebnym, dlatego że oni potrzebują takiego etapu w swoim życiu, gdzie będą się buntować przeciwko pewnym zasadom, po to, żeby poprzez ten bunt za jakiś czas, kiedy ten okres już jakby minie, uznać jednak zasadność tych zasad, tych reguł, norm postępowania, norm społeczno-kulturowych. Ale o tym za chwilę Państwu powiem bardziej szczegółowo. Natomiast to, co jeszcze jest ważne, o czym chciałem jakby powiedzieć w tym miejscu, to jest to, że nastolatek ma taką skłonność do tego, żeby ulegać naciskom ze strony grupy rówieśniczej, bo ta potrzeba akceptacji ze strony grupy, czyli taka potrzeba przynależności do grupy, jest bardzo silnie jakby uaktywniona w tym etapie rozwoju. Dlatego nawet nastolatkowie, którzy mają ukształtowany jakiś swój system, nazwijmy to przekonań dotyczących tego, co jest dobre czy złe, mogą wchodzić w zachowania ryzykowne, takie jak na przykład palenie papierosów, picie alkoholu, czy sięganie po substancje psychoaktywne, takie jak marihuanę, pod wpływem nacisku ze strony grupy rówieśniczej, żeby nie zostać jakby odrzuconym, tylko żeby zyskać tą akceptację ze strony rówieśników. Więc zauważcie też Państwo, że często w tej sferze myślenia, czyli w sferze poznawczej nastolatków, pojawia się wiele takich błędów w myśleniu, które psycholodzy czy psychoterapeuci nazywają zniekształceniami poznawczymi. To znaczy, że mózg nastolatka jak najbardziej jest nastawiony na to, że popełnia pewne błędy. Czyli można powiedzieć, że jego umysł, jego sposób myślenia prowadzi go na manowce, czyli nie zawsze to, co mu się wydaje, jest zgodne z prawdą. I często pojawiają się takie zniekształcenia poznawcze, o których za chwilę Państwu powiem, które powodują coś takiego, że on w sposób błędny interpretuje pewne wydarzenia i sytuacje, które pojawiają się w jego życiu. I na bazie tych zniekształceń poznawczych, takich jak myślenie czarno-białe, czytanie w myślach, personalizacja,
czy uzasadnianie emocjonalne dochodzi do powstawania różnych problemów w zakresie codziennego funkcjonowania. I teraz pokażę Państwu te zniekształcenia poznawcze. One są tutaj bardzo wyraźnie opisane. Ja nie będę ich szczegółowo może opowiadał, chociaż powiem o takich dwóch najbardziej, może trzech najbardziej istotnych z mojego punktu widzenia. Przede wszystkim w tej sferze myślenia u nastolatków często jest takie myślenie czarno-białe, czyli myślenie wszystko albo nic. To znaczy, że nastolatkowie, jak już zaczynają coś robić, to mają takie poczucie, że muszą to zrobić idealnie, na 100%, najlepiej jak się da, a jeżeli uznają, że nie są w stanie zrobić tego na 100%, no to najczęściej w ogóle tego nie robią, po prostu nie podejmują takiego działania, ponieważ oni myślą w sposób taki czarno-biały, zero-jedynkowy. Albo coś zrobią dobrze, najlepiej jak się tylko da, a jeżeli się nie da tego zrobić na takim poziomie, to najlepiej jest w ogóle tego nie robić. Bardzo często też w tym myśleniu nastolatków jest obecny taki element czytania w myślach, czyli oni na przykład często komunikują coś takiego, że nie mają pewnej pewności, nie mają pewnego faktu, który potwierdziłby ich myślenie, ale mówią coś takiego. Pewnie rodzice myślą o mnie, że nie wiem, że jestem jakąś osobą nieporadną, że jestem gorszy, tak? Czyli jakby oni mają skłonność do tego, żeby nie pytać o to, co ktoś myśli na ich temat, tylko jakby z góry zakładają, że wiedzą, co ta osoba o nich potencjalnie myśli. Dlatego też często nastolatkowie popełniają też taki błąd w myśleniu, który nazywa się uzasadnianiem emocjonalnym. I tutaj jest bardzo ważna Państwa rola, że by tłumaczyć nastolatkom, że jeżeli im się coś wydaje, na przykład oni czują się źle, niekomfortowo, to oznacza, że no nie wiem, że są głupi, beznadziejni, do kitu, do niczego się nie nadają, że to wcale nie jest jakby zgodne z prawdą. Czyli nie można jakby wyciągać takich prawdziwych, racjonalnych wniosków tylko na podstawie tego, co nam się wydaje, tak? Tego, co czujemy. A często nastolatkowie w swoich wypowiedziach jakby odwołują się do tego, w jaki sposób się czują i na tej podstawie wyciągają błędne wnioski. Na przykład czuję się jak głupek, więc jestem głupi. Boję się szkoły, więc lepiej tam po prostu nie iść, tak? Odpuścić sobie. No bo towarzyszy mi chwilowy jakiś lęk, niepokój związany z jakąś sytuacją, na przykład sprawdzianem w szkole. Więc te błędy w myśleniu jak najbardziej są obecne w sferze myślenia nastolatków. I jak pracować z tą sferą myślenia, czyli z tą sferą poznawczą? Przede wszystkim, jeżeli Państwo będziecie mieć dostęp do tej prezentacji, to warto jest jakby poczytać sobie na temat tych zniekształceń poznawczych, czyli błędów w myśleniu. Jeżeli zauważycie Państwo takie zniekształcenia w wypowiedziach, słowach, które adresują dzieci, czy nastolatkowie do Was, no to warto je jakby podważyć, pokazywać, że to są pewne zniekształcenia, że to są pewne błędy w myśleniu, które mogą prowadzić do tego, że na przykład będziemy się gorzej ze sobą czuć. Przede wszystkim z każdym zniekształceniem poznawczym można pracować przy pomocy takiej metody poznawczej plusów i minusów. Czyli na przykład, jeżeli zauważamy jakieś myślenie czarno-białe, czyli myślenie wszystko albo nic, no to możemy się zastanowić razem, jakie plusy wynikają z tego, że na przykład wszystko, co robimy, chcemy zrobić na 100%, najlepiej jak jest to tylko możliwe. I kiedy dokonamy takiej bardziej szczegółowej analizy, na przykład w kontekście wyników w szkole, uświadomimy sobie, że tak naprawdę nie da się wszystkiego robić na 100%, i że ten sposób myślenia jest błędny i powoduje więcej takich obciążeń emocjonalnych, więcej takich po prostu negatywnych stron. Też z tym myśleniem czarno-białym pracuje się w taki sposób, że robi się taką skalę i pokazuje się nastolatkowi coś takiego, że jeżeli on często kieruje swoim zachowaniem w kategoriach czarno-białych,
no to trzeba mu uświadomić, że tak naprawdę wykonywanie większości zadań na takim poziomie 90-100% to jest strefa cudu. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś jest w stanie wszystko wykonać na 90 lub 100%. Jest to wręcz niemożliwe. Jest to taka strefa cudu. Natomiast bardziej możliwa jest jakby taka strefa frustracji, czyli wykonywanie poszczególnych zadań, z którymi się spotykamy w życiu, na poziomie mniej więcej 80-90%. To już jest bardziej realne, ale funkcjonowanie w taki sposób, że wszystko robimy na 80-90%, powoduje wiele frustracji. Prędzej czy później skończy się wyczerpaniem emocjonalnym i taką ogólną niechęcią do robienia w ogóle czegokolwiek. Dlatego też większość ludzi, wykonując różnego typu zadania, zadowala się taką strefą sukcesu, która jest szacowana na taki przedział między 60 a 80%. I można powiedzieć, że taki przedział wykonywania różnych zadań 60-80% oznacza, że dane zadanie jest wystarczająco dobrze wykonane i jakby to jest nasza strefa sukcesu, czyli coś, z czego powinniśmy czerpać radość, satysfakcję i zadowolenie. W jaki sposób zatem wykorzystywać na przykład taką pracę ze strefą sukcesu, frustracji i strefą cudu? Najlepiej jest odwoływać się do konkretnych doświadczeń, czyli na przykład jeżeli planujemy porządki w pokoju, to zastanawiamy się razem z nastolatkiem, jak to by było, gdyby kierując się tym myśleniem czarno-białym, musiał on wykonać porządki w swoim pokoju. No jeżeli on popełnia ten błąd poznawczy i na przykład myśli na 100%, no to to sprzątanie pokoju i porządki w nim kończyłoby się tym, że musiałby na to poświęcić bardzo dużą ilość czasu. Przez co sama myśl o tym, ile czasu musiałby poświęcić, może go zdemotywować do podjęcia jakiegokolwiek działania. Więc jeżeli mamy to myślenie czarno-białe, to w tą strefę cudów wpisujemy to, jak ten nastolatek, kierując się tym zniekształceniem poznawczym, wykonałby takie proste zadanie, jak na przykład sprzątanie czy porządek w swoim pokoju. Później zastanawiamy się nad tym, co by było za mało, czyli czym taki rezultat jakby byłby niesatysfakcjonujący dla nas. I to wpisujemy w drugą jakby tą część tabeli, gdzie jakby jest przeciwieństwo tej strefy cudu. I zastanawiamy się, ile z tej strefy cudu możemy rzeczy zabrać, żeby poziom wykonania tego zadania mieścił się w takim przedziale 60-80% i żeby to była taka strefa sukcesu, która będzie oznaczała, że na przykład porządki w pokoju będą wystarczająco dobrze wykonane. Czyli gdybym ja chciał na 100% posprzątać w swoim na przykład gabinecie, to musiałbym wszystkie kredensy poodkurzać, powyjmować wszystkie książki, poprzecierać półki, powycierać każdą książkę z osobna, nie wiem, no powyciągać po prostu wszystko, poodkurzać, tak, wykładzinę, pozmywać wszystkie parapety, powycierać wszystkie kurze w każdym miejscu. To zajęłoby pewnie mi około 3 godzin albo może nawet dłużej, gdybym chciał to zrobić tak maksymalnie na 100%. A po prostu wystarczyłoby, że na przykład przetarłbym kurze i odkurzył podłogę i podlał kwiatki i to by było już wystarczająco dobrze wykonane zadanie, które cieszyłoby mnie i dawałoby mi jakąś satysfakcję. I teraz dlaczego, po co jest ten okres buntu? Jaka jest jego rola? Po co tak naprawdę to jest? Otóż przede wszystkim jest to etap rozwojowy, który jest potrzebny do tego, żeby z takiego etapu, dobre jest to, co mówią dorośli, bo oni wiedzą lepiej, na przykład mama lub tata są mądrzejsi ode mnie, więc warto ich słuchać, przejść przez ten okres buntu, czyli takie przekonanie, że rodzice mnie nie rozumieją, nie wiedzą, o co chodzi w dzisiejszym świecie, nie nadążają za modą, przynudzają, tylko kumple wiedzą, o co chodzi, oni są tak naprawdę dla mnie ważni, a mój stary tak naprawdę nie wie, o co chodzi w życiu, bo on wychował się w zupełnie innych czasach i po prostu absolutnie nie nadajemy na tych samych falach. Do takiego etapu właśnie, który się pojawi mniej więcej koło 17 roku życia, że każdy ma swoje racje i swój punkt widzenia. Prosiłbym tylko o wyciszenie mikrofonu.
I niektórym zasadom trzeba się podporządkować, żeby po prostu w sposób zdrowy i normalny funkcjonować w społeczeństwie. Czyli krótko mówiąc, rodzice też mają swoje racje i to, że czasem wkładają nam do głowy pewne rzeczy, wcale nie jest bez sensu i nie trzeba z tym walczyć, bo oni robią to z troski o nasz jakby rozwój, o nasze samopoczucie. I teraz jeżeli chodzi o tą komunikację, czyli co robić, w jaki sposób z tym nastolatkiem się, jak się z nim obsługiwać. Ja powiem Państwu szczerze, że tak jak pracuję z nastolatkami, to ja się z nimi lepiej dogaduję niż z ich rodzicami. Nie wiem, może dlatego, że po prostu nie traktuję ich z góry, tylko bardziej tak po partnersku i rozmawiam jakby na ich poziomie. Staram się dostosować swoje wypowiedzi, język, który używam, do tego, czym oni się posługują na co dzień. Tak? Staram się też zainteresować na przykład tym, co oni mówią, jak czują pewne rzeczy. Pozwalam im też na to, żeby wykazywali się jakąś zmiennością w zakresie nastroju, zmiennością w zakresie poglądów, poczucia własnej osoby, tego jakimi są ludźmi. I to pomaga mi w pracy z tymi nastolatkami uzyskiwać takie satysfakcjonujące wyniki, jeżeli chodzi o na przykład terapię obniżonego nastroju. I teraz zobaczcie Państwo, przede wszystkim tutaj jest takie porównanie działania rodziców, które w odniesieniu do nastolatków są nieskuteczne i takie działania, które mogą być pomocne. Dlaczego ja napisałem tutaj, że mogą być pomocne? Ponieważ ja nie znam konkretnie wszystkich jakby Państwa dzieci i nie jestem w stanie poprzez webinarium udzielić Państwu takiej szczegółowej informacji, że na przykład jeżeli jest taka sytuacja, to trzeba zrobić to, krok po kroku i to rozwiąże problem. Tak? Przede wszystkim jest to kwestia taka, że jeżeli ten bunt nastolatka jest taki bardzo intensywny, no to Państwo zbieracie, że tak powiem, plony tego, co wcześniej zasialiście w głowie tej osoby. Czyli jeżeli wcześniej nie wymagaliście od nich, no to ciężko będzie oczekiwać, żeby w okresie dojrzewania, kiedy autorytet rodzica jest mniejszy, raptem wszystko się zmieniło i raptem ten nastolatek zaczął postępować według tego, czego Państwo od niego oczekujecie. Skoro wcześniej nie było stawianych jakichś wymagań i nie było na przykład konsekwencji, no to jest to praktycznie bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, żeby jakby wejść w taką relację wzajemnego zrozumienia i współpracy. Ale przede wszystkim trzeba tutaj zluzować, jeżeli chodzi o kwestie wymagań. To znaczy, że bardziej starajmy się nawzajem zrozumieć pewne reakcje, pewne zachowania tych osób, mając też na uwadze to, co Państwu mówiłem, o tym, że na przykład od nastolatka nie można oczekiwać tego, że on będzie zachowywał się jak osoba dorosła, która jest w pełni rozwinięta i jest odpowiedzialna za samego siebie. Jest to niemożliwe, tak? No bo ten mózg jest na takim etapie rozwojowym, gdzie zachodzące w nim procesy ograniczają jakby taką pełną kontrolę swoich zachowań, swoich emocji. Nastolatkowie, tak jak już mówiłem wcześniej, nie przewidują jeszcze do końca konsekwencji wynikających ze swoich działań i mogą zachowywać się impulsywnie w taki sposób nieprzemyślany. Dlatego bardziej starajmy się tutaj zrozumieć i współpracować, bo tylko dzięki takiej relacji opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, możemy poprzez takie pozytywne reagowanie na pewne sytuacje i doświadczenia ograniczyć trochę efekty tego buntu młodzieńczego. To, co ważne jest, to przede wszystkim także to, aby potwierdzać prawo nastolatka do przeżywania oraz doświadczania różnych emocji i uczuć i jakby nie wolno im zaprzeczać. Czyli na przykład, jeżeli jakiś nastolatek wybuchnie złością i zacznie krzyczeć, i dostanie taki komunikat, jak ty się zachowujesz, tak nie można się zachowywać, no to dla niego jest to informacja, że to, że on odczuwa złość, jest czymś złym, czymś, czego on nie może czuć. I jakby jest to dla niego taki jakby sygnał, że rodzice mnie nie akceptują, tak? Nie akceptują mojego zachowania.
A wystarczyłoby po prostu powiedzieć: widzę, że jesteś zdenerwowany, bo krzyczysz, tak? Staramy się komunikować, nazywać te emocje za nastolatków, bo oni mogą mieć jeszcze problem z ich określaniem, nazywaniem, a tym bardziej prawidłową regulacją. I o tej regulacji, w jaki sposób to robić, w jaki sposób pracować, za chwilę Państwu powiem bardziej tak konkretnie, pokazując konkretne narzędzia, które możecie Państwo zastosować w codziennej praktyce domowej, tak, jeżeli chodzi o nawiązywanie relacji, pomoc nastolatkowi w regulowaniu różnych emocji. Przede wszystkim granice, które Państwo wyznaczacie, muszą być zawsze wyznaczane w porozumieniu z tą osobą. Czyli warto jest tutaj używać takiej trochę zachęty, takiej trochę marchewki, żeby nastolatek miał możliwość decydowania o sobie. Czyli na przykład, jeżeli pozwalamy na to, żeby wracał do domu na przykład najpóźniej o 21, no to jak najbardziej musimy tutaj razem z nim ustalić, co musiałoby się zadziać, jeżeli chodzi o te powroty o 20 czy o 21, aby Państwo jako rodzice czuli się w miarę bezpiecznie i komfortowo, kiedy nastolatka nie ma w domu. Tak mówię tu o takich 15-14-latkach. Różnie to bywa, jak Państwo tam określacie te pory powrotu. Teraz może być to utrudnione, bo jest koronawirus. Natomiast warto jakby przerzucić jest tą odpowiedzialność za nastolatka, żeby on wpadł na jakiś pomysł, co mógłby robić, wychodząc z domu i wracając na przykład o 20 czy o 19, abyście Państwo w domu czuli się w miarę bezpiecznie i komfortowo. Oni najczęściej wymyślają, że na przykład, że będę pisał SMS-a na przykład raz na 2 godziny, że wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, tak? Że no, mogą wymyśleć też jakieś inne metody i warto jakby te metody przedyskutować, zastanowić się, wybrać jakiś najciekawszy sposób z tych, które zaproponuje nastolatek. Przede wszystkim też warto interesować się światem tych dzieci, tych nastolatków, czyli wchodzić z nimi w rozmowę, wspierać, wysłuchiwać opinii na poszczególne tematy, ponieważ to może być bardzo przydatne narzędzie do tego, żeby zrozumieć świat, który jest jakby odbierany w zupełnie inny sposób, tak? Bo nastolatek odbiera ten świat w zupełnie inny sposób niż my jako osoby dorosłe. Dla niego pewne rzeczy mogą być bardzo skomplikowane lub wręcz bardzo proste. Dla nas nie zawsze wszystko jest takie czarno-białe, czasem jest też szare i kolorowe, więc jakby warto za nim podążać i być na czasie, czyli podążać za tym, czym on się interesuje, jakie ma hobby, pasje, zainteresowania, bo to może być dobry taki punkt odniesienia do tego, żeby wchodzić w nim w relacje, nawiązywać ten kontakt, budować poczucie zaufania i zrozumienia. Ważne jest też to, żeby nie krytykować i nie oceniać jego niektórych zachowań, tylko bardziej udzielać instrukcji. Na przykład zamiast powiedzieć: no jesteś strasznym bałaganiarzem, tyle cię razy proszę, nie sprzątasz w swoim pokoju, nie da się tutaj wejść, jest jak w chlewie, brudno, śmierdzi. To wystarczy naprawdę wejść i powiedzieć na przykład, że ubrania leżą na podłodze i na przykład zapytać się go, jak myślisz, gdzie one powinny się na przykład znajdować. Albo na przykład powiedzieć, nie wiem, ubrania wkładamy do szafy, tak? Czyli udzielać bardziej instrukcji, wskazówek w tak jasny, przejrzysty, klarowny sposób i też jakby nie traktować pewnych zachowań jako wymierzonych przeciwko nam osobiście, tak? No bo ten okres charakteryzuje się częstą zmiennością nastroju, zachowania. Nastolatek może jednego tygodnia interesować się takim rodzajem muzyki, a w ciągu, nie wiem, 2-3 dni zmienić o 180 swoje upodobania, więc jakby warto też mieć to na uwadze i nie brać pewnych zachowań w taki sposób, że on to robi przeciwko państwu i mówić na przykład: ja to z tobą oszaleję, ja to się z tobą bam, ja już nie wiem, jak tutaj do ciebie dotrzeć, tak? Albo na przykład przepowiadać przyszłości też nie warto, na przykład mówić: no a nie mówiłam, ostrzegałam cię tyle razy, w ogóle mnie nie słuchasz. No, tego typu komunikacja najczęściej buduje taki dystans i raczej nie służy temu, żeby nawiązać jakąś
współpracę i porozumienie. Przede wszystkim chodzi też o to, żebyście Państwo byli świadomi własnych emocji i uczuć, które są wywoływane przez zachowania, które łamią pewne normy i zasady u nastolatków i żebyście byli w stanie z chłodną głową na te zachowania reagować, czasem bez emocji niepotrzebnych, takich jak złość, zdenerwowanie, kiedy my sami ich nie kontrolujemy, tak? I jakby no, zapędzamy się w takiej gonitwie, chcemy się jakby z nimi zmierzyć. No, najczęściej jesteśmy na straconej pozycji, bo oni i tak zrobią tak, jak uważają, albo zrobią tak, żeby państwu jeszcze bardziej dokuczyć. Dlatego też dajmy im szansę na to, żeby się wykazywali odpowiedzialnością i zaufaniem do samego siebie. Wyznaczajmy zadania lub obszary, za które będą odpowiedzialni. I też zwracajmy uwagę na pozytywne aspekty ich zachowania poprzez wzmacnianie takiego poczucia sprawstwa i poczucia własnej wartości, bo to może być też pomocne w kształtowaniu takiej pozytywnej relacji z nastolatkiem. I teraz też jeżeli chodzi o te kary i konsekwencje, to tak jak ja czasem spotykam się w gabinecie z takim przykładem zachowań rodziców, no, które są w moim jakby odczuciu no, absurdalne, tak? Na przykład rodzic jednego 16-latka, z którym pracuję, ustalił mu taką karę, że przez to, że ten nastolatek spóźnił się do domu o pół godziny, czyli przyszedł do 20:30, a nie o 20, jak to było ustalone, ustalił mu taką karę, że przez 8 miesięcy na przykład ten nastolatek ma wracać do domu o godzinie na przykład 19. I jeżeli jest tak, że na przykład spóźni się 5 minut, czy 2 minuty, czy czasem 3, to zabierany jest mu telefon. Czyli można powiedzieć, że kary w wychowaniu są raczej mało skuteczne, ponieważ one często są wymierzane pod wpływem emocji i często są absolutnie nieadekwatne do tego, co się dzieje. Natomiast czymś innym są konsekwencje, ponieważ konsekwencje to nic innego jak naturalne następstwa danego zachowania. I tutaj macie Państwo przykłady takich naturalnych następstw, konsekwencji, które się mogą pojawić w efekcie pewnych zachowań, które no jakby budzą nasz taki dyskomfort, nazwijmy to emocjonalnie. Na przykład nastolatka wychodzi na dwór, gdy jest zimno, odmawia założenia czapki oraz kurtki. No konsekwencją jest to, że zmarznie, będzie jej zimno lub się przeziębi. Chłopiec na przykład, jakiś nastolatek 13-14-letni przekracza wyznaczony czas na rozgrywkę na komputerze w ciągu dnia. Jeżeli jest to ustalone, są jakieś ramy, no to tyle czasu, ile przekroczył na rozgrywkę, zabiera się po prostu z puli czasu z następnego dnia. I to ma bardziej jakby taki sens niż na przykład zabieranie komputera, zabieranie telefonu na dzień, na dwa. Takie formy karania raczej niczego dobrego nie uczą i są odbierane przez nastolatków jako zachowania wymierzone przeciwko nim, które idą w taką stronę myślenia, że rodzice mnie nie akceptują, jestem niewystarczający, muszę się na przykład bardziej starać, tak, muszę bardziej uważać. I jakby to często prowadzi do bardzo niskiego poczucia własnej wartości. Tak samo jeżeli na przykład kwestie śniadania, jedzenia, jeżeli na przykład, no nie wiem, zajmuje się czymś, tak, i nie zje teraz razem z nami śniadania, to po prostu będzie głodny czy głodna i musi samo sobie zrobić coś do jedzenia. Też jak już egzekwujemy pewne konsekwencje, to musimy być w tym bardzo stanowczy i konkretni i jakby działać w taki sposób asertywny. Czyli najpierw zwracamy uwagę na zachowanie, które łamie przyjęte na przykład normy czy zasady. Jeżeli dalej to zachowanie występuje, jeszcze raz zwracamy na to uwagę i zapowiadamy konsekwencje, po czym jeżeli jeszcze raz się powtórzy, wprowadzamy te konsekwencje w życie w sposób stanowczy, konkretny, w taki sposób, żeby wyegzekwować to, czego oczekujemy. I jeżeli chodzi o takie kwestie, o których jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, to są dwie takie ważne rzeczy. Po pierwsze, jak pracować z nastolatkiem na emocjach? Przede wszystkim polecam Państwu takie wyzwanie. Najpierw, żebyście sami Państwo wzięli w nim udział, a później jak weźmiecie Państwo udział w tym wyzwaniu,
to, żebyście zachęcili też swoje dzieci do tego, żeby w takim wyzwaniu wzięły udział. Jest to taki emocjonalny challenge, który ja czasem wykorzystuję w swojej pracy. I on polega na tym, że najpierw tłumaczę, na czym, jaką funkcję w życiu każdego człowieka, niezależnie od wieku, pełnią te trudne emocje, które są tutaj opisane. Tak? Tłumaczę, jaką funkcję pełni smutek, jaką funkcję pełni złość, jaką strach, wstyd, wstręt czy poczucie winy i w jakich najczęściej sytuacjach się pojawiają. Tłumaczę też różnicę między strachem i lękiem. No na przykład wiecie Państwo, że smutek jest czymś normalnym, chociaż nieprzyjemnym. Najczęściej pojawia się wtedy, kiedy tracimy kogoś lub coś, co stanowiło dla nas jakąś wartość lub na przykład osoba, która była ważnym elementem naszego codziennego życia. I wielu ludzi ma tak, nie wiem czemu tak jest, ale często tak się z tym spotykam w gabinecie, że ludzie bardzo negatywnie myślą o trudnych emocjach, przez co starają się ich na siłę unikać. I jak unikają tych emocji, to często te emocje się w nich odkładają, kumulują i dochodzi do takiej eskalacji, wybuchu tego napięcia emocjonalnego. W związku z tym zachęcam, żebyście najpierw Państwo wzięli udział w takim challenge'u, a później żebyście to także wprowadzili do pracy z nastolatkiem. Czyli trzeba wymyśleć sobie 6 sytuacji, w których Państwo doświadczylibyście tych trudnych emocji, na przykład złości. Przykładowo, no kiedy ktoś nie lubi stać w kolejce, tak, to trzeba by było w ramach tego zadania iść do sklepu, stanąć w największej kolejce i nie bawić się telefonem, nie oglądać filmików na YouTubie, tylko po prostu stać cierpliwie i tolerować ten dyskomfort emocjonalny po to, żeby sobie uświadomić, że bycie w tym dyskomforcie nie jest niczym złym, że to normalne, że ten dyskomfort będzie się pojawiał, będzie nam towarzyszył. I poprzez takie doświadczanie wielokrotne tego dyskomfortu emocjonalnego możemy się na niego w pewien sposób uodpornić, przyzwyczaić się do niego i oswoić, przez co łatwiej nam będzie kontrolować pewne reakcje emocjonalne. I to, co Państwu pokazuję, wykorzystuje się do pracy z emocjami u nastolatków. Można na przykład skorzystać z takiej metody, która jest tutaj rozpisana, czyli na przykład zrobić razem z nastolatkiem taką tabelkę złości, gdzie na przykład opisujemy krok po kroku różne określenia dla tego nastroju, dla tej emocji, tak, dla złości, zdenerwowania. Wymieniamy na przykład sytuacje, w których się złościmy. Jak już się złościmy, to jak się zachowuje nasze ciało. Wyjaśniamy też funkcję złości w życiu człowieka, na przykład złoszczenie się na samego siebie nie jest, przepraszam, do końca zdrowe, bo to jest tak samo, jakbyśmy się uderzali kijem w głowę. Jest to forma takiej agresji wymierzonej przeciwko sobie samemu. Natomiast złość sama w sobie nie jest niczym złym czy negatywnym, ponieważ ona chroni nas przed tym, że ktoś przekracza nasze granice lub nie są zaspokojone nasze jakieś potrzeby. Na przykład proszę sobie wyobrazić, wracacie Państwo z pracy, jesteście głodni, czekacie, jeszcze minuta jest, przygrzewa się Wasze jedzenie w mikrofali i już macie ochotę wziąć jakąś kanapkę, zjeść batona, cokolwiek słodkiego włożyć do ust, aby tylko nie odczuwać tego napięcia i złagodzić jakby ten głód. Tak? Jakby tutaj chodzi o to, że złość jest czymś normalnym, pojawia się, tylko trzeba w pewien sposób ją wsadzić w pewne ramy, kontrolować. Jest wiele metod, w jaki sposób tą złość kontrolować. One są tutaj opisane. Tu są różne przykłady, które to akurat ta tabelka jest opracowana z dziewczyną, która ma zaburzenia osobowości typu borderline. To jest taka 18-latka. Więc jakby tutaj macie Państwo też takie przykłady, gdzie ta złość jest rozładowywana przez tą osobę w sposób bardzo niekonstruktywny. Na przykład rzucanie książkami lub przedmiotami, przypalanie się, tak, cięcie, rozdrapywanie ran. Jakby warto też jakby mieć to na uwadze przy na przykład rozmowie dotyczącej regulacji złości, że na przykład w tych niekonstruktywnych metodach możemy wpisać sięganie po różnego typu substancje psychoaktywne, typu na przykład te papierosy, tak? Bo to też jest jakiś rodzaj regulacji emocji. Zresztą z papierosami jest to tyle ciekawie, że robiono kiedyś badanie i okazywało się, że ludzie w błędny sposób
jakby utożsamiają palenie papierosa z uczuciem relaksu i odprężenia. Robiono taki eksperyment, w którym okazywało się, że tak naprawdę to uczucie relaksu i odprężenia było związane z tym, że człowiek podchodził do drugiego człowieka, zapraszał go na rozmowę, że oni wychodzili na przykład z pracy w przerwę, tak, na dwór, przewietrzyć się, porozmawiać, a papieros był tylko takim dodatkiem, który tak naprawdę był utożsamiany z tym rozładowaniem napięcia, ale sam on w sobie tego napięcia nie pozwalał obniżyć, tylko bardziej ta sytuacja rozmowy, wyjścia na dwór, przewietrzenia się doprowadzała do tego, że to napięcie emocjonalne było rozładowane. Oczywiście też warto korzystać z tej metody Foucault, która jest taką bardzo fajną metodą do wyrażania złości i gniewu w relacji z nastolatkiem, mężem, żoną, no po prostu z ludźmi, tak? Generalnie można powiedzieć fakt, czyli kosz jest pełny, wkurza mnie to, nie mogę wyrzucić śmieci, to jest konsekwencją tego, że kosz jest pełny, proszę cię, opróżnij kosz, czy na przykład mówimy wprost, po prostu opróżnij ten kosz, czyli na przykład krzyczysz na mnie, drażni mnie to, zaczynam się denerwować, jest mi przykro, staraj się ze mną rozmawiać w taki sposób, żeby nie krzyczeć. Albo no nie wiem, bijesz młodszego brata, strasznie mnie to irytuje, twój brat ma później siniaki na rękach, proszę cię, żebyś w ten sposób się nie zachowywał, bo na przykład u nas w domu nie stosuje się agresji wobec innych ludzi. I teraz jeszcze jest taka jedna ciekawostka, o której chciałem wam państwu powiedzieć, a już naprawdę obiecuję, że to będą tylko dwie ostatnie ciekawostki, już więcej nic nie powiem. To jest analiza w ogóle reakcji emocjonalnej według modelu ARC. I tą analizę ja często też robię w pracy z nastolatkami, żeby pokazać im, że reakcja emocjonalna to nie jest tylko to, co oni myślą i jak się zachowują w jakiejś sytuacji, ale że to jest pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, coś, co następuje po sobie. Czyli zawsze jest jakaś na przykład sytuacja wywołująca daną emocję. My o tej sytuacji, która wywołuje jakieś emocje, w pewien sposób myślimy. Te nasze myśli doprowadzają do tego, że coś się dzieje w naszym ciele, odczuwamy jakieś doznania fizjologiczne i dopiero ta mieszanina objaw fizjologicznych i myśli przekłada się na nasze zachowanie w tej sytuacji, które ma swoje krótkofalowe skutki i długofalowe. No takie krótkofalowe skutki, na przykład tego, że jestem zły, bo na przykład ktoś mi ogranicza dostęp do komputera, mogą być takie, że wybucham agresją. Długofalowo takim skutkiem bardzo niezdrowym będzie to, że w sposób bardzo niezdrowy reguluję złość i na przykład niszczę coś. Tak? Uczę się takiego zachowania wzmacniającego agresję fizyczną czy słowną wobec innych ludzi. I to można właśnie pokazać na przykładzie tego protokołu transdiagnostycznego, który tutaj państwu wyświetliłem. I teraz jak, proszę tylko o wyciszenie tego mikrofonu, bo słyszę tutaj głosy jeszcze, że ktoś ma włączony mikrofon, dziękuję. Jeżeli chodzi o ten okres teraz, który się dzieje, tak, czyli okres epidemii, jakby idole nastolatków z internetu, z YouTube'a, czyli różni YouTuberzy i influencerzy. I tu jest jakby masakra, powiem państwu teraz z tym, ponieważ bardzo dużo, 8, 9, 10 godzin dziennie przeciętnie nastolatkowie spędzają w internecie każdego dnia, wliczając w to między innymi także to, że uczestniczą w lekcjach zdalnych. Jest to zdecydowanie za długo. Nawet w Ameryce ostatnio zrobiono takie ciekawe badania, z których okazało się, że przesiadywanie przez 10-12 godzin dziennie każdego dnia na komputerze nasila objawy depresyjne, czyli nasila objawy obniżonego nastroju, w tym zespołu depresyjnego. Więcej na ten temat państwo sobie poczytacie na takiej stronie Rodzice Co. Tam jest taka cała audycja radiowa, taki podcast na ten temat i tam jedna z psycholożek tłumaczy jakby tą zależność. Warto to mieć na uwadze, ponieważ no jakby te problemy z obniżonym nastrojem u nastolatków są teraz dość mocno
występujące. I teraz tak, co zrobić? Na przykład, czyli czy kwestionować rolę tych internetowych idoli w życiu nastolatka, czy raczej tego nie kwestionować? No, ja jestem zdania, że jeżeli Państwo będziecie się orientować w tym, jakich youtuberów, jakie kanały, jakie w ogóle treści ci nastolatkowie oglądają w internecie, czym się interesują, to jesteście Państwo w stanie znaleźć takie argumenty, dzięki którym możecie Państwo ich zniechęcić do tego, żeby nastolatek czerpał jakby inspirację z zachowania swojego internetowego idola. Po pierwsze, jeżeli chodzi o taki typowy problem, że nastolatek chce zostać gamerem, czyli profesjonalnym graczem komputerowym, to trzeba mu tutaj wyjaśnić, że większość profesjonalnych graczy cierpi na zaburzenie związane z graniem w gry internetowe. Jest to wpisane na listę chorób psychicznych od 2018 roku. I warto używać takich argumentów, że nie da się zostać profesjonalistą bez wcześniejszego wejścia na ścieżkę nadużywania czy wręcz uzależnienia, przez co ucierpi na tym wiele aspektów jego codziennego życia, takie jak relacje z kolegami, spotkania towarzyskie, jakiś sport, aktywność, relacje rodzinne. Ja miałem taki przypadek ostatnio w gabinecie, że chłopak, który miał tam 16 lat, sam poprosił rodziców o to, żeby przyprowadzili go do psychologa po to, żeby psycholog ocenił, że on nie jest uzależniony od gier komputerowych. No niestety, jakby był tak przekonany, że nie jest uzależniony. Niestety badanie przy pomocy kwestionariusza, między innymi problemowego grania w gry online, wykazało, że jest bardzo mocno, bardzo silnie uzależniony i jego życie takie społeczne jakby było przeniesione do świata gier i internetu, ale to też było podyktowane tym, że występowały u niego elementy zaburzeń lękowych. Teraz zobaczcie Państwo, jeśli chodzi o taki problem dotyczący tego, że ktoś chce być influencerem na Instagramie i na przykład to dotyczy bardziej dziewczyn niż chłopców, no to musicie Państwo też zdawać sobie sprawę z tego, że w ostatnim czasie, szczególnie jakby to wypłynęło, że ci youtuberzy czy influencerzy z Instagrama wykorzystują po prostu młode dziewczyny. Wybuchła ostatnio taka dość mocna afera, gdzie był zamieszany jeden z takich internetowych idoli nastolatków. Prosiłbym tylko o wyciszenie tego mikrofonu, bo tak cały czas coś strzela w uszach. Był zaangażowany jeden z internetowych właśnie takich idoli, który wykorzystywał dziewczyny poniżej 15 roku życia w sposób seksualny. Dochodziło do takich nadużyć, przestępstw. On proponował tym dziewczynom między innymi kontakty seksualne za wypromowanie Instagramu lub kanału na YouTubie. Tak? Możecie sobie Państwo na ten temat posłuchać na YouTubie. Jest taki YouTuber Denitrozyniak, i on tam w sposób bardzo wulgarny, co prawda, jakby tłumaczy, jak wyglądały te różne dramy na YouTubie, tak, w ostatnim czasie. I warto jakby używać tego typu argumentów, bo tam wypłynęły też i takie informacje, że na przykład internetowi twórcy często nadużywają narkotyków albo są od nich uzależnieni, no bo przerasta ich życie w takim internetowym świecie, tak? No i ostatnia rzecz, o której powiem już więcej, dzisiaj postaram się nic nie mówić, to chcę tylko Państwu opowiedzieć o batalii, jaką rodzice jednego z 14-latków podjęli w kontakcie ze mną po to, żeby ograniczyć dostęp tego nastolatka do gier komputerowych, ponieważ rodzice podejrzewali, że jest uzależniony. No i skończyło się to na tym, że rodzice z tygodnia na tydzień, robiliśmy takie spotkania bardziej partnerskie, tak, czy taką terapię partnerską, i jakby opracowaliśmy pewną strategię, której celem było to, żeby doprowadzić do kontaktu tego chłopaka z psychologiem, który oceni jego stan zdrowia psychicznego i będzie w stanie sprawdzić, czy ten nastolatek jest uzależniony od gier komputerowych, czy też nie. I tutaj rodzice wykazali się niesamowitym takim samozaparciem,
samodyscypliną, ale też i konsekwentnymi działaniami, które no myślę, że warto jakby tutaj naśladować. Proszę sobie wyobrazić, że rodzice wprowadzili taką zasadę, że powyłączali internet z telefonów komórkowych, udostępniony był tylko internet na okres lekcji zdalnych i na czas odrabiania pracy domowej oraz na godzinę dziennie do grania w różnego typu tam gierki, tak żeby po prostu egzekwować wyłączanie tego routera czy internetu o określonej porze. Oczywiście to kończyło się wybuchami złości, agresji, trzaskaniem drzwiami, agresją słowną i fizyczną adresowaną w stosunku do tych rodziców, wyjściami z domu na miasto pod wpływem emocji, niewracaniem przez dłuższy okres czasu. Teraz ci rodzice są na takim etapie, że od środy, kiedy się skończą już lekcje zdalne w szkole, będzie wprowadzony detoks cyfrowy. O tym detoksie cyfrowym możecie sobie Państwo poczytać na stronie Rodzice Co. I ten detoks cyfrowy będzie polegał na tym, że przez ten czas świąt w ogóle dzieci nie będą miały dostępu do internetu po to, żeby ich odciąć, bo jest to dobra okazja, bo nie trzeba korzystać, jakby uczestniczyć w lekcjach zdalnych. Dodatkowo też są gotowi na kolejne konsekwencje i kroki, że jeżeli na przykład zaobserwują, że chłopiec gra w gry komputerowe w trakcie zdalnych lekcji lub porozumiewa się z innymi uczniami na Discordzie i ściąga na kartkówkach czy sprawdzianach, no to przestawią ten komputer, przeniosą w takie miejsce widoczne, żeby on uczestniczył w tych lekcjach, będąc pod ich nadzorem. Więc warto czasem podjąć taką pracę z psychologiem i jakby być bardzo konsekwentnym i stanowczym w egzekwowaniu tych cyfrowych ograniczeń. I z tym jest tak, że jeżeli na początku no, dziecko samo jakby się przyzwyczaiło. Ale dlaczego? Dlatego, że rodzice na to pozwolili. I często właśnie te błędy rodzicielskie niestety doprowadzają do tego, że później taki dzieciak 14-13-letni siedzi przez 13-14 godzin codziennie na różnego typu grach i są naprawdę rodzice, proszę mi wierzyć, którzy nie widzą w tym żadnego problemu, bo oni mają po prostu święty spokój. Tak dziecko gra, nie wychodzi nigdzie, siedzi cicho, a to, że cały czas jakby doświadcza takiego wchodzenia na tą ścieżkę nadużywania czy uzależnienia, no to jest jakby już taka sprawa poboczna. I tutaj myślę, że warto zrobić taką pauzę, żeby już dłużej nie gadać, bo też zdaję sobie sprawę, że jakby może aż za dużo tych treści Państwu chciałem przekazać.